Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Witam sympatyków astrologii Feng Shui na kolejnym naszym spotkaniu, podczas którego omówię i przedstawię Państwu energię planet, jak i energię uniwersum, począwszy od 11 dnia marca, od środy. Skończymy tradycyjnie na wtorku, 17 dniu marca. Tydzień wydaje się przebiegnie nam w wielkim spokoju, oczywiście z jakimiś tam wahnięciami 2-4-godzinnymi, ale generalnie będziemy wyposażeni w masę pozytywnej energii. W niedzielę wieczorem możemy dostać kolorowego zawrotu głowy. O tym jednak oczywiście opowiem szerzej, jak dojdziemy do niedzieli. Raz jeszcze serdecznie Państwa witam i zapraszam. Jedenasty dzień marca, w środę, księżyc w znaku wagi. I drodzy Państwo, no dzień byłby przepiękny. Dlaczego? Że przez cały dzień trwać będzie sekstyl między Słońcem a Jowiszem. Wielkie szczęście, optymizm, zadowolenie, może nawet jakiś fuks, coś nam się trafić może szczęśliwego, no ale jednak no, tradycyjnie musi być równowaga i dwa aspekty księżyca trochę zakłócające to szczęście i ten wielce optymistyczny dzień. Takie dwa aspekty trwające po 2 godziny każdy. Dokładnie o 13:00 księżyc tworzy kwadraturę do Boga Wojny Marsa. W związku z tym o tej właśnie porze, tak między 12 a 14, możemy niestety być uwikłani w sprzeczki, uwikłani w jakieś kontrowersje, brak porozumienia, nie mówię wojna, ale utarczki są wielce możliwe o tej właśnie porze dnia. I drodzy Państwo, skończymy dzień również niekorzystnym aspektem, niekorzystnymi energiami, mianowicie księżyc tworzy kwadraturę do Jowisza. No, przesada nade wszystko. I no może się to czkawką, przepraszam, ale odbić, ponieważ w ciągu całego dnia przegięliśmy, przekroczyliśmy granice rozsądku. Chcieliśmy więcej, niż mogliśmy zdobyć. Taka przesada przy kwadraturze księżyca z Jowiszem. Dlatego akcentuję, że są te dwie pory dnia. Do około południa i wieczorem. Gdzie te piękne energie, czyli sekstyl między Słońcem a Jowiszem, mogą być zakłócone. Dzień korzystny dla roczników bawoła, koguta i węża. Natomiast koza z wielką ostrożnością i bardzo proszę nie przekraczać granic rozsądku. Feng Shui podpowiada, że będzie to znakomity dzień, żeby podpisać umowę, rozpocząć pracę. Dobry dzień, żeby iść do USC i powiedzieć sakramentalne tak, czyli na ślub, na przyjęcie gości i na wszelkie otwarcia. Czyli w środę znakomity dzień do tego typu działań. Natomiast niekorzystny będzie to dzień na wszelkiego rodzaju prace ziemne, jak również na zmianę miejsca zamieszkania. Tak skończymy środę. Dwunasty dzień marca. 1:40 w nocy księżyc kwadratura Pluton. Ponieważ księżyc jeszcze będzie w znaku wagi, bardzo proszę nie lekceważyć objawów dysfunkcji, ułomności naszych nerek. Nerki będą tutaj naprawdę bardzo ważne, jeżeli gdzieś ktoś z Państwa zbudzi się w nocy
bo no, coś tam będzie wyczuwalne, to proszę nie lekceważyć tego, bo to będzie poważna sprawa. O godzinie 7 przed 8 księżyc tworzy trygon z Merkurym, czyli rano jak wstaniemy z łóżeczka, świetne porozumienia, świetne pogaduszki, można sobie wymienić opinie, doświadczenia, nie będzie tutaj adwersarzy, nie spotkamy takich, wszyscy będą mieć tę samą wiedzę, tę samą opinię i tak będą ją wyrażać jak my. Świetne porozumienia. I oczywiście przemieszczanie się również nie będzie zakłócone. Drodzy Państwo, o godzinie 9:11 Księżyc niestety kwadratura z Saturnem, ale jeszcze Księżyc w dalszym ciągu znak uwagi. I również jakość naszej skóry, bo Saturn i waga odpowiadają za to, co się dzieje z naszą skórą. Wszelkiego rodzaju wypryski, kurzajki, coś, co się pojawia na naszej skórze, no zwróci naszą uwagę. Jeżeli oczywiście takie przypadki będą, a mogą być w tym właśnie dniu. I szanowni Państwo, 17:10 dokładnie Księżyc tworzy opozycję do Urana, do tego, który no, wnosi w nasze życie coś, czego nie byliśmy w stanie się spodziewać. Ja już nie chcę się tutaj powtarzać, ale to przy tej opozycji generalnie objawia się to na zasadzie spodziewaj się niespodziewanego w negatywnym wydaniu, niestety. Dlatego myślę sobie, że jeżeli coś Państwu się wydarzy około godziny 17, czego nie byliście się w stanie spodziewać, no to będzie to rzecz normalna. I należy ją zaakceptować. Nie buntować się, bo samymi nerwami, stresem nie poprawimy sytuacji. A my możemy wpłynąć na nasze ciało, które tam zacznie nam szwankować. Też nie chcę się powtarzać, ale wiadomą rzeczą jest, że wszystko zaczyna się od głowy. Jeżeli mamy spokój, poczucie bezpieczeństwa, radośnie podchodzimy do życia, to dolegliwości nie mają dużych szans na to, żeby zagościć w naszym ciele. Ale jeżeli jest krańcowa tego odwrotność, że cały czas stres, nerwy, no niestety, ale objawi się to jakimś symptomem choroby. Niestety tak to funkcjonuje. Szanowni Państwo, dzień ostatniego urzędnika, czyli 12 urzędnika, który powiada poza wszelką wątpliwością i namawia, żebyśmy zakończyli wszystkie ważne tematy. To jest dzień na zakończenie. Niedobry dzień natomiast, żeby inaugurować i rozpoczynać coś ważnego w naszym życiu. Dajmy sobie w czwartek spokój. Szczególnie rozważnie i roztropnie będą postępować w tym dniu roczniki pod panowaniem tygrysa, konia i pieska, natomiast małpki z wielką ostrożnością proszę. Tyle na temat czwartku. Trzynastego w piątek. Nie, nie, nic z tego. Piękny dzień, drodzy Państwo. Żaden pechowy. Księżyc, zapomniałem jeszcze mówiąc o czwartku, że o godzinie 10:28 Księżyc wejdzie do znaku Skorpiona, czyli w piątek Księżyc w Skorpionie. I szanowni Państwo, trzy wielce korzystne aspekty i tym samym energię. Około godziny, zresztą całe popołudnie będzie przepiękne. Wpierw Księżyc tworzy sekstyl do Marsa. Dużo energii, bardzo, bardzo dużo energii, pozytywnej energii. Kilka minut później Księżyc tworzy trygon do Neptuna, czyli intuicja ponad wszystko.
świetna intuicja i tą intuicję, jeśli wykorzystamy, to drodzy Państwo, o 22:13 dokładnie, no, spotka nas wielka radość, ponieważ księżyc tworzy sekstyl do Jowisza. Dzień powinien skończyć się z uśmiechem na ustach. Trzy aspekty księżyca bardzo, bardzo korzystne, dające nam, tak jak powiadam, przepiękną, trafną i skuteczną i mocną intuicję wyczuwania sytuacji, wydarzeń i ludzi. No i na koniec dnia sekstyl z Jowiszem. Radość, zakończenie dnia. Natomiast jeszcze taka krótka informacja dla tych z Państwa, którzy będą aktywni w nocy, ponieważ tuż po północy, przez 2 godziny, księżyc tworzy opozycję z Wenus. W związku z tym ci, którzy będą funkcjonować w nocy, no może coś się Państwu nie spodobać. Być zdegustowanymi możecie, patrząc na coś czy słuchając kogoś, ale to jest, tak jak mówię, okres między północą a 2 w nocy, księżyc w opozycji z Wenus. Natomiast cały dzień powinien nam minąć świetnie. I energię, i zadowolenie, i intuicja. No po prostu jeden z korzystniejszych dni. Szczególnie tyczyć to będzie zajączków, kozy i świnek ziemnych, ale koguciki z większą ostrożnością proszę. Dzień pierwszego urzędnika, a więc wszystko, co chcemy zacząć, a ma znaczenie w naszym życiu, bardzo proszę w tym dniu, między innymi, rozpoczęcie inwestycji, rozpoczęcie leczenia, rozpoczęcie nowych tematów, budowy domu, dalekiej podróży, zaręczyn, odwiedzania chorych, wszelkiego rodzaju negocjacje, czyli można się przepchnąć będzie w języku takim pozytywnym znaczeniu, przepchnąć trochę z jakimś decydentem o naszym standardzie życia i wnieść coś, po prostu ponegocjować, żeby jakąś korzyść odnieść z tych negocjacji. Natomiast nie będzie to na pewno korzystny dzień, żeby już kończyć, burzyć, niszczyć. To nie ten dzień. W tym dniu się zaczynać powinno, a nie niszczyć i kończyć. Również no, zakończenie, czyli też nie będą sprzyjające energie, żeby wziąć udział w pochówku, w ceremonii pod tytułem pogrzeb. To jest koniec, a pierwszy urzędnik namawia, żeby w tym dniu nie uczestniczyć w końcu czyjegoś życia i żegnać się z kimś. Od tak piątek 13 minie nam uroczo. Trzymam kciuki. Czternasty dzień marca. Pusty bieg księżyca. Od 11:05 do 12:10, godzinę 5 minut, bardzo krótko. O 12:10 księżyc wejdzie do strzelca. Drodzy Państwo, również fantastyczne aspekty, za wyjątkiem 10:12. Księżyc stworzy kwadraturę z Merkurym. Przez te 2 godziny brak porozumienia, brak konsensusu, nie będziemy łatwo mogli się z kimś dogadać, mówiąc językiem prostym, i zachowajmy szczególną ostrożność podczas przemieszczania się, bo to jest brak koncentracji odpowiedniej. Rozdygotanie, rozkojarzenie, tak to się najczęściej objawia ten aspekt. W związku z tym akcentuję, żeby mieć baczenie, co się dzieje dookoła nas między 10 a 12. Ponadto, drodzy Państwo, przepiękne energie. 2 w nocy, księżyc w trygonie ze Słońcem. Spokój, zadowolenie, żadnych
problemów, żadnych złych energii. Będziemy znakomicie się czuć lub znakomicie i spokojnie spać. Zależy od tego, czy będziemy aktywni, czy już będziemy sobie w łóżeczkach naszych. Natomiast dwa aspekty, które trwać będą przez cały dzień o przepięknych energiach. Mianowicie Mars w sekstylu z Neptunem i Słońce w sekstylu z Plutonem. Drodzy Państwo, najczęściej objawia się to wielką ochotą i potrzebą pomocy komuś, kto jest w gorszym stanie niż my i nie czekając na żadną rekompensatę, na żadne odwzajemnienie się. Po prostu, jeżeli spotykamy kogoś, kto jest naprawdę w opłakanym stanie według naszego mniemania i rozpoznania, to z dziką rozkoszą podamy mu rękę i wyciągniemy go z tego dołka. Sprawi nam to wielkie zadowolenie i wielką radość. Móc komuś pomóc. To będzie dzień takiej do Matki Teresy z Kalkuty. A Słońce w sekstylu z Plutonem to już nie będzie... A może mu pomogę, ale ja wiem, a co mnie to obchodzi? Nie, drodzy Państwo. To jest tam głębokie poczucie konieczności przełożone na nasze ego, na naszą logikę. W związku z tym nie będzie wahania, nawet przez ułamek sekundy, jeżeli zderzymy się z sytuacją kiepską kogoś, to naprawdę mu chętnie pomożemy. Taki dzień, świetny dzień. Sprawić nam może to wielką radość, że byliśmy pomocni. Mogliśmy kogoś wyciągnąć z dołka. Szczególnie tyczyć to będzie roczników smoków, małpy i szczurka, pieski. No, przyłóż się, nie wahajcie się, żeby komuś pomóc i wyciągnąć do niego rękę. Dzień drugiego urzędnika, który zaleca ponad wszelką wątpliwość, że jeżeli mamy czegoś serdecznie dosyć, na przykład relacji, czy jakiegoś układu, czy wspólnika już mamy serdecznie dosyć, to powiedzmy mu do widzenia, czyli zakończyć relacje, których nie chcemy już. Dobry dzień na rozpoczęcie diety, operacji usunięcia, na zakończenie nałogu również, naburzenie. To będzie dobry dzień, zniszczenie czegoś, zburzenie czegoś i jednym zdaniem zakończenie to, czego już mamy serdecznie dosyć. Świetny dzień. Natomiast niedobry dzień na przeprowadzkę, na oficjalne otwarcia, na rozpoczęcie pracy, dalekiej podróży, adopcji, niedobry dzień. I to nie tyczy się tylko tematu adoptować kogoś, ale jeszcze coś, mam na myśli zwierzęta również, iść do schroniska i przytulić jakiegoś zwierzaka. Świetnie, ale nie w tym dniu. W tym dniu nie będzie to korzystne. I niedobry dzień, drodzy Państwo, na rozwód. Taki prawny. Rozwód, rozejście się małżonków. To nie będzie dobry dzień. Tak nam minie sobota. Piętnasty dzień marca. Księżyc w znaku Strzelca. I tak jak powiedziałem, witając się z Państwem, niedziela, możemy doświadczyć kolorowego zawrotu głowy. Z tym kolorem to byłbym trochę ostrożny, natomiast zawrót głowy poza wszelką wątpliwością. Drodzy Państwo, Księżyc w kwadraturze z Neptunem, a więc brak wyraźnego widzenia rzeczywistości, realu życia, zmącona woda, chaos totalny, iluzja.
Szanowni Państwo, Feng Shui również traktuje ten dzień, ostrzegając nas lub informując, jak to woli, żebyśmy mieli baczenie na to, co się dzieje dookoła nas, ponieważ będzie to dzień, w którym możemy dużo pogubić rzeczy bardzo istotnych lub po prostu mogą nas okraść. Dlatego oczy dookoła głowy i przy tej kwadraturze Księżyca z Neptunem bardzo proszę, naprawdę bardzo proszę mieć baczenie, co się dzieje, gdzie co kładziemy, co w sklepie kupujemy, gdzie karta nasza płatnicza, dokumenty. Na to zwrócić koniecznie trzeba uwagę w niedzielę. Jeden jedyny aspekt, kwadratura Księżyca z Neptunem. Chaos i iluzja. Brak rzeczywistego rozpoznania. Gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, o czym rozmawiamy, po co rozmawiamy i co próbujemy komuś wytłumaczyć, albo ten ktoś, nie będziemy rozumieć. Nic nie będziemy rozumieć. I tak jak mówię, akcentuję raz jeszcze kradzieże i zagubienia rzeczy ważnych dla nas. Rozsądniej w tym dniu funkcjonować będą węże, koguty i ci, którzy urodzili się pod panowaniem bawoła. Natomiast świnki z wielką ostrożnością w niedzielę, bardzo proszę. Dobry dzień, żeby nawet mimo tego, że niedziela, ale usiąść i skomponować, zredagować, dokończyć coś, co się nazywa umową, którą za chwilę będziemy podpisywać, czyli raz jeszcze wrócić do tych punktów tej umowie, przejrzeć je i wyczuć, czy one są tam już naprawdę wystarczające, gdzie przecinek, gdzie kropka, żeby nie było błędów w odczytywaniu. Świetny dzień, by przyjąć kogoś w domu. Rodzinka, spotkanie, świetny dzień. I na wszelkie działania, które gdzieś tam widzimy i czy czujemy, że przyniosą jakąś obfitość, korzyść. I teraz albo korzyść i obfitość, albo pogubienie i strata. No taki będzie dzień, niestety. Z wielką ostrożnością bardzo proszę. Niedobry dzień w niedzielę na ślub, no na sprawy prawne, ale nawet przygotowanie się do czegoś bardzo ważnego, co będzie mieć swój finał, w wokandzie sądowej nie będzie to korzystny dzień. Również na burzenie, na operację usunięcia wszelkiego typu usunięcia z naszego ciała, z naszego życia, to nie będzie dobry dzień. Zachowajmy raczej spokój, umiar i nade wszystko rozwagę i baczenie, co się dzieje dookoła nas. Tak minie nam niedziela. Szesnasty dzień marca, pusty bieg księżyca od godziny 10.34 do 17.25. O 17.25 księżyc wejdzie do koziorożca. I drodzy Państwo, 8.42 przed 9 rano Merkury wchodzi do znaku, wejdzie do znaku ryb. I tym samym zostanie przełączone w naszym umyśle wejście na inne wibracje. Nie logika, ale logika i wyczuwanie i intuicja. Rybki to jest ich cecha. Nie tyle logika, co czucie. W związku z tym, no świetny czas przed nami, żebyśmy połączyli jedno i drugie. To, co odczuwać będziemy, logika zaakceptuje. Chyba, że oczywiście Merkury, będąc w znaku ryb, stworzy kwadraturę do Księżyca, wtedy będzie kolejne zakłócenie. Ale na ten moment ja mówię, jak to się objawia, jak Merkury wchodzi do znaku ryb. Połączenie logiki, świadomego umysłu z tym, co czujemy, z intuicją.
Będziemy mieć kłopot, żeby właśnie w ten sposób funkcjonować i to do godziny 12, ponieważ księżyc tworzy kwadraturę do Słońca, czyli brak świadomego rozpoznania, pogubienie, chaos lekki, nie będziemy, albo unikajmy do godziny 12 do południa, unikajmy podpisywania umów, składania deklaracji, obietnic, bo nic z tego może nie wyjść. I ktoś nas później może posądzić o to, że jesteśmy niepoważnym człowiekiem. No. Nie można z nami pertraktować, nie można liczyć na to, co mówimy, no bo my sobie od tak tylko mówimy. Kwadratura Księżyca ze Słońcem to jest brak zgody między logiką a intuicją. Rozdygotanie, roztrzepanie. Taka uwaga. I drodzy Państwo, to się zmieni około godziny 18, czyli 17-19, ponieważ Księżyc stworzy sekstyl do Merkurego. I tu dopiero wieczorem odnajdziemy siebie, odnajdziemy sens przekazywanych informacji i przyswajania wiedzy. Tu dopiero wieczorem w poniedziałek będziemy mogli odetchnąć z ulgą, bo rozumiemy. Zrozumiemy wszystko, co do nas mówią. My będziemy też bardzo czytelni, klarowni w tym, co przekazujemy, ale dopiero wieczorem w poniedziałek. Dobry dzień dla roczników koni, tygrysów i psów. Szczurki z większą ostrożnością. Ponadto wiadomo rzeczą jest, że to jest rok szczura, a koń jest wrogiem i niszczycielem szczura. I w poniedziałek będzie zderzenie właśnie tych dwóch znaków. Koń będzie miał trochę lepiej, a szczurek z wielką ostrożnością w poniedziałek. Bardzo proszę, akcentuję. Ponadto dobry dzień na pertraktację, ale szczególnie mogą przystąpić do pertraktacji ci z Państwa, którzy są na niższej pozycji, czyli pracownik do szefa, do decydenta. Może spokojnie iść i prosić, złożyć podanie o poprawę swoich warunków, podwyższenie pensji z niższej pozycji. Jeżeli będziemy startować w poniedziałek, będziemy mieć duże szanse na to, żeby temat został załatwiony tak, jak tego oczekujemy. Natomiast rzeczą oczywistą jest, że ci, którzy są decydentami w tym dniu, no nie chcę powiedzieć, że nie powinni przystępować do pertraktacji, bo przegrają. No ale jeżeli już pracownik przyjdzie, to nie będziecie mieć wyboru. Musicie potraktować jego temat bardzo poważnie. Ponadto, drodzy Państwo, dobry dzień na rozpoczęcie podróży, jak i budowy. Niekorzystny będzie dzień na sprawy prawne, na pogrzeb też niekorzystny dzień. No i tak jak powiedziałem, kiedy mamy przewagę, to nie wchodźmy w pertraktację w tym dniu, bo przestaniemy mieć przewagę po prostu. Feng Shui również informuje, że to będzie dzień, w którym możemy zostać narażeni na wszelkiego rodzaju choroby, dolegliwości, na skandale i, drodzy Państwo, na zranienia, ale nie tylko fizyczne, również zranienia w cudzysłowie naszej duszy. Czyli skandale możemy się dowiedzieć o swoim, nie wiem, partnerze, małżonce, małżonku, że stało się coś, co jest. Niestety, świat mi się zawalił. Taki będzie poniedziałek. Jest to możliwe w poniedziałek. Siedemnasty dzień marca.
ostatni dzień, o którym opowiem Państwu. Dwa aspekty, przepiękne aspekty. Księżyc w dalszym ciągu w znaku koziorożca, czyli pragmatyzm życia. I drodzy Państwo, pierwszy z pięknych aspektów trygon Księżyca z Uranem i na koniec dnia trygon Księżyca z Wenus. Mówiąc krótko i zwięźle, dużo nowości sympatycznych w odbiorze. Piękne sytuacje, wydarzenia, które nas mogą zaskoczyć, ale tym razem w wersjach wielce radosnych, optymistycznych i zderzyć się możemy z czymś, co nas naprawdę zachwyci, po prostu zachwyci. Koniec dnia zakończymy z uśmiechem na buzi, z życzliwością do całego świata, świat do nas. Dlatego myślę sobie, że wtorek będzie wielce radosnym, szczęśliwym dniem, wyposażonym w szereg sytuacji i wydarzeń, które, no poza wątpieniem, mogą sprawić nam wielką, wielką radość. Korzystny dzień, szczególnie dla roczników kozy, świni ziemnej i zająca. No, roczniki bawoła z większą ostrożnością, proszę. I drodzy Państwo, Feng Shui określa, opisuje ten dzień jako znakomity czas, by wszystkie długoterminowe sprawy inaugurować w tym właśnie dniu. Jak to rozumieć, długoterminowe sprawy? Otóż zatrudnienie się, przyjęcie pracownika, rozpoczęcie budowy. Wszystko, co trwać ma bardzo długo. Wszelkiego rodzaju otwarcia. Podpisanie umowy, wizytę u lekarza. Znaczy w tym rozumieniu, żeby te wizyty nie przeciągnęły się w nieskończoność, ale chodzi tutaj o to, że lekarz w tym dniu w kontakcie z nami będzie trafnie mógł rozpoznać faktyczne dolegliwości i wszystko to, z czym przyszliśmy do niego. To będzie bardzo, bardzo korzystny dzień właśnie na takie działania. Natomiast jeżeli macie Państwo świadomość, że możecie rozpocząć jakieś działanie, jakiś temat, który bardzo szybko zakończycie. Wniosek podanie i powinienem spodziewać się odpowiedzi jutro, pojutrze. Otóż nie, drodzy Państwo, to nie w tym dniu proszę takie petycje czy podania składać. Wszystkie sprawy krótkoterminowe nie powinno się w tym dniu inaugurować. A nade wszystko, przepraszam, a nade wszystko, drodzy Państwo, podpisanie umowy w obszarze nieruchomości, kupno, sprzedaż. Bardzo proszę nie w tym dniu, ponieważ coś może stać się, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I w zasadzie byłoby to wszystko, jeśli chodzi o opisanie wtorku, 17 dnia marca. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za spędzony ze mną czas. Dziękuję, że gościliście na moim kanale. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam. Tydzień wydaje się przyzwoity, w cudzysłowie normalny. Damy sobie spokojnie radę, pokonamy kłopoty, ewentualne kłopoty. Stąd życzenia wszystkiego najlepszego, kapitalnego zdrowia, a nade wszystko wiele, wiele spokoju. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Tradycyjnie zapraszam za tydzień. Uprzejmie dziękuję. Do widzenia. I wanna go.